Arche Hotel Częstochowa wznowił cykl spotkań autorskich, rozpoczynając nowy rok od gościnnego wystąpienia Igora Brejdyganta. Ten polski pisarz, scenarzysta i reżyser znany jest ze stworzenia takich powieści jak Szać, Rysa czy też Układ. Jego bogate więc doświadczenia artystyczne zaowocowały fascynującymi wątkami do rozmów. Najprawdopodobniej będzie to literatura łamana na film, no bo to są takie dwa moje najbardziej moje poletka, no, w których się poruszam i naprzemiennie, a czasem naraz. Więc pewnie będzie o literaturze albo o filmie, a generalnie głównie o kryminale, no bo nie ma co ukrywać, ja piszę literaturę i seriale, i filmy kryminalne. Mimo iż Igor Brejdygant posiada wiele talentów, to szczególnie w obszarze opowieści kryminalnych, o głęboko zakorzenionych wątkach psychologicznych, zdobył największą rozpoznawalność. Warto zauważyć, że wychowywał się w artystycznej rodzinie. Jego rodzicami są znany aktor Stanisław Brejdygant i śpiewaczka operowa Nela Obarska, więc już od dzieciństwa wychowywał się w środowisku rozwijającym wyobraźnię. Droga artystyczna, czy była pisana od małego? No na to wyszło, tak. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, że gdzieś ja miałem początkowo być aktorem, takim zawodowym aktorem, a nie aktorem epizodystą z Vinci'ego, tylko rzeczywiście co najmniej Robertem Więckiewiczem, ale skoro już przy Vinci'm jesteśmy, ale nie, to się nie, jakoś nie wydarzyło, natomiast no tak, no, nasiąkałem, no nie ma co ukrywać, no, nasiąkałem tym dość mocno, a może też jest jakaś sprawa genów, no to już trudno mi, nie jestem naukowcem, ale dużo wziąłem od ojca, tak z domu, od mamy zresztą też, mama śpiewaczka.